Dyrektor generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, udzielił ostatnio kolejnej wypowiedzi na temat światowej sytuacji w obliczu pandemii i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Skomentował sprawę ostatnich decyzji wielu państw, m.in. w Polsce, w sprawie dalszej walki z epidemią. Stwierdził, że najgorszy moment pandemii SARS-CoV-2 dopiero przed nami, a sytuacja jest naprawdę poważna. WHO stoi w obliczu poważnego problemu, gdyż to właśnie jej rekomendacje mogą okazać się skuteczną bronią w walce z epidemią. Dlatego też na Tedrosie Ghebreyesusie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ostatnio udzielił niezwykle ważnego wywiadu. Prezes WHO wydał komunikat odnoszący się do rozluźnień ograniczeń. Epidemia koronawirusa spowodowała, że gospodarka światowa stoi na krawędzi załamania, niektórzy porównują go już z Wielką Depresją, światowym kryzysem, z lat 30. XX wieku. Niestety, zamknięcie wielu lokali, zawieszenie usług oraz przymus przebywania w domu, wywołał ogromne straty przedsiębiorstw i korporacji. W związku z tym wiele państw, w tym Polska, zdecydowały się zaryzykować i powoli budzić gospodarkę. Skrytykował to prezes WHO, twierdząc, że sytuacja może się przez to pogorszyć. Ponadto zapowiedział, że najgorszy moment pandemii dopiero przed nami. Ma bardzo niebezpieczną kombinację, SARS-CoV-2, DOP. Redaktor, i przebiega tak jak grypa z 1918 roku, Hiszpanka, DOP. RED, która zabiła nawet 100 milionów ludzi. Ale teraz mamy technologię, możemy zapobiec tej katastrofie, możemy zapobiec tego rodzaju kryzysowi. Zaufacie nam. Najgorsze jeszcze przed nami, skrytykował prezes WHO znoszenie ograniczeń przez europejskie państwa, w tym MEM. Inne Polskę. Prezes WHO nie precyzuje, czemu będzie gorzej. Wcześniej bagatelizował zagrożenie. Pandemia grypy hiszpańskiej przetoczyła się przez Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Północną w latach 1918–1920. W trakcie tej zarazy umierali głównie ludzie młodzi i w średnim wieku, co jest zupełną odwrotnością SARS-CoV-2, gdzie zagrożone są głównie osoby starsze. Dwa. Prezes WHO nie powiedział jednak, dlaczego czeka nas najgorszy moment pandemii. Jak wspominał WHO, izolacja w domach nie tylko pozwoli opanować tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, ale także ułatwi uniknięcie przepełnienia służby zdrowia. Co ciekawe, zanim choroba wydostała się poza granice Chin, była całkowicie bagatelizowana przez WHO. Źródło: O2.